Minęła 18. Serdecznie zapraszam na wiadomości z kanału Delta Games Channel. Dobry wieczór Państwu, z tej strony Sztyk Grający i zapraszam na kolejne wydanie wiadomości z kanału Delta Games Channel. Dzisiaj rozpoczniemy od informacji, które do przekazania ma niejaki wilku grający. Pragnie on przeprosić wszystkich za brak zapowiedzianych odcinków. Powód jest prosty. Problemy techniczne. I mamy jeszcze wiadomość z ostatniej chwili. Windows to gówno. Jak donosi wilku grający? Dalej, Wilku Grający donosi o niezwykłej sprawie. Po długich opóźnieniach spowodowanych drobnymi kłopotami, rozesłał klucze z 48-godzinnego live'a. Jeśli ktoś nie otrzymał swojego, to proszę się z nami kontaktować przez e-mail. deltaGamesChannel.małpajmail.com Szok i niedowierzanie. Członkowie kanału delta Games Channel zapraszają na swoją grupę na Facebooku o nazwie Bimbrownicy Delty. Póki co grupa jest Pusta, ale licząc, że się ona rozrośnie i dostarczy nam i Wam sporo ważnych newsów oraz lod contentu, cokolwiek to znaczy. Jest to grupa zamknięta, bardzo ekskluzywna, zatem chętni do dołączenia do niej muszą wysłać prośbę o dołączenie. Link do grupy w opisie, w filmiku. A teraz przyszła kolej na najbardziej wyczekiwaną część tej wiadomości. Informacje od najprzystojniejszego, najdowcipniejszego i najfajniejszego, najlepszego YouTubera na świecie. Czyli Sztyks informuje. Trzeci raz z rzędu informuje, że w sobotę pojawi się premierowy odcinek nowej serii. Jaka to będzie gra? Było powiedziane w poprzednim sprinciku, do którego serdecznie Was zapraszam. Kolejne wiadomości od Sztyksa to klasyczny złepek dobrej i złej wiadomości. Dobrą wiadomością jest fakt, iż pojawił się nowy termin live'a, podczas którego będziemy ogrywać kangur kakao. Gra dla dzieci, ale Sztyks donosi, że sobie z nim nie poradzi. Live odbędzie się w sobotę o 18 na Gaming Live TV. Drugą wiadomością, tą złą, jest fakt, iż w sobotę 9 maja oraz w czwartek 7 maja live'y zostają odwołane. Szczegółowe informacje możecie znaleźć na naszej stronie deltagames.pl, na którą serdecznie zapraszam. To już koniec ważnych wiadomości na kolejną porcję gorących newsów zapraszam za tydzień. Z mojej strony to już wszystko. Dobranoc.